Dlaczego największe partie opozycyjne robią niemal wszystko, żeby przegrać nadchodzące wybory parlamentarne? Jaką wizję Polski ma dla nas Prawo i Sprawiedliwość? Prawdopodobny zwycięzca tych wyborów. O tym nie tylko w dzisiejszym programie. To jest program Jaka jest Prawda? Ja nazywam się Tomasz Kolanek. Startujemy. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Rafał Ziemkiewicz, pisarz, publicysta, Tygodnik do Rzeczy. Kłaniam się, panie redaktorze. Dzień dobry. Witam wszystkich, witam pana. Panie redaktorze, kampania wyborcza na finiszu. 15 października pójdziemy głosować. Oglądał pan może poniedziałkową debatę wyborczą? Oglądałem, ale się nie zaciągałem, że tak sparafrazuję Billa Clintona, no bo debata, w której nie ma możliwości wzajemnego zadawania sobie pytań przez kandydatów, co już zresztą od kilku kolejnych, w kilku kolejnych wyborach mamy taki zwyczaj, że politycy nie chcą wchodzić w interakcje, no tylko po prostu mamy takie seryjne, minutowe wykłady na zadany temat. To nie jest to, co tygrysy lubią najbardziej, nie jest to coś, co w demokracji powinno funkcjonować. Inna sprawa, że skoro nasza polityka została z, tak powiem, z tematyki konkretnej, przyziemnej, przestawiona na tory moralne, no to jaka tu jest dyskusja, jeżeli ja jestem lepszy od ciebie, nie, to ty jesteś lepszy, to ja jestem lepszy od ciebie, bo ty jesteś złem, nie, ty jesteś złem, ja jestem dobrem. No to taka rozmowa nie miałaby sensu, stąd mamy to, co mamy. Ale odnoszę wrażenie, panie redaktorze, że opozycji taka kwestia jak najbardziej właśnie odpowiada. To urwysz, jak pan to nazywa, tak? Czyli to urojenie wyższościowe, jakaś tutaj wyższość moralna. Opozycja, nawet jeżeli przegra, największa partia opozycyjna, Platforma czy też Koalicja Obywatelska, jeżeli przegra, to ogłosi się zwycięzcą moralnym, jak już to było w przeszłości, tylko że teraz już będzie takim ostatecznym zwycięzcą moralnym, że przegra, ale no wygra, czyli w ogóle wygrała, tak, już wygrała. Już ogłosił Donald Tusk, że dla niego prezydentem jest Rafał Trzaskowski. No, to jest mniej więcej jesteśmy, i że on unieważnia referendum, jakiekolwiek by były jego wyniki. No więc już jesteśmy gdzieś na pograniczu klimatów, że ktoś się czuje Napoleonem albo panią Waleską i trudno z tym dyskutować, zwłaszcza, że żyjemy w czasach, kiedy brodaty chłop powiada, że on się czuje małą dziewczynką i wszyscy go traktują jak małą dziewczynkę, że mu przykrości nie zrobić. Więc w tym momencie to już nawet nie dziwi. Mówiąc tak bardziej poważnie, no wszystkie nasze elity polityczne wyrosły z takiego wzorca inteligenckiego, kawiarnianego. W związku z tym no, mają ten silny instynkt niepodawania ręki. W środowisku tych dawnych inteligentów to było takie istotne bardzo, że są ludzie, którym się ręki nie podaje po prostu, bo oni na to nie zasługują. I ja trochę tak definiuję ten spór polityczny w Polsce, który jest gdzieś na pograniczu wojny domowej, na szczęście toczonej na słowa, a nie jak w wielu innych krajach na ostro. Ale tak ten spór definiuję jako spór o to, kto, o spór o szacunek tak naprawdę. Kto ma się komu kłaniać? Kto jest tą szlachtą? Kiedyś tak ładnie Wańkowicz pisał, ja się odwołuję do tego sławnego tytułu, bo mało kto, wszyscy znają tytuł, mało kto przeczytał sam esej. Mówię o eseju Kundlizm, gdzie między innymi pisze Wańkowicz, że ten nasz przedziwny rozwój społeczny bez miast, bez burżuazji, z ogromną jak na Europę warstwą szlachecką, dziesięciokrotnie liczniejszą niż w krajach zachodnich i z pańszczyzną, której na Zachodzie w takiej formie nie było i jeszcze ze tą szczególną pozycją Żyda, który zastępował burżuazję i był pośrednikiem i pomocnikiem w tym wszystkim, że to wszystko nas wykoleiło kompletnie, że nie znamy innego wzorca niż szlachta i chamstwo. I właściwie cała wojna jest o to, kto jest szlachtą. On to pisał o sanacji przedwojennej, ale pokazywał właśnie, że jakby cały piłsudczyzm wynikał z przekonania, że to piłsudczycy są szlachtą, bo to szlachectwo krwią zdobyli w pierwszej brygadzie, tam pod Kostiuchnówką i tego, że oni najbardziej walczyli o ojczyznę, więc im się należy największy szacunek, im się należy władza. Po odzyskaniu niepodległości w 90 roku no, mieliśmy zjawisko, które nazwałem michnikowszczyzną, które było dokładnie w tym samym duchu. To znaczy my jesteśmy ludźmi na poziomie, my jesteśmy elitą, której wszyscy powinni słuchać i tam wszyscy powinni szanować. Adam Michnik wymyślił taką cancel culture kilkanaście lat, zanim to się pojawiło na Zachodzie, właśnie polegającą na cenzurze, komu się nie podaje ręki.
A kto jest człowiekiem, miał taką pozycję tego arbitra elegancji? Oczywiście, że dzisiaj Gazeta Wyborcza to jest jakiś sekciarski zin, a sam Michnik jest śmiesznym dziadersem, ale ja jeszcze sięgam pamięcią w lata 90. i one mają znaczenie, ponieważ potem, co się stało po roku 2015 i co trwa do dzisiaj, jest też taką reakcją na tamte wykluczenie, które Michnik z okrągłym stołem zafundował szeroko rozumianej prawicy, katolikom, tradycjonalistom, którzy się no, teraz czują, że to my jesteśmy tą szlachtą, a dlatego, że jesteśmy patriotami, a Tusk jest wyrazicielem stronnictwa, które, czy plemienia, które powiada, nie, to my jesteśmy szlachtą, bo my jesteśmy Europejczykami, bo my jesteśmy wykształceni, bo u nas są celebryci, nobliści, noblistka jedna, a kto, ale by było dwoje też, jak żyło jeszcze wcześniej, bo u nas są, prawda, wszyscy, ten, więc to my jesteśmy szlachtą i to nas trzeba słuchać. No i to jest spór, tak właściwie rozstrzyga wąska grupa ludzi, którzy są w stanie, którzy się nie identyfikują jakoś tak tożsamościowo ani z jedną formacją, ani z drugą, tylko no, działają w miarę na zasadzie, troszkę na zasadzie normalnej demokracji, a troszkę jednak na zasadzie, jak to socjometrzy wymyślili, takie pojęcie elektoratu transakcyjnego, to znaczy zagłosuję w końcu na tego, kto mi więcej obieca, no co pobrzmiewa jakąś pogardą, ale nie jest pogardą, no bo to obietnica nie musi być obietnicą, że dostaniesz kiełbasę wyborczą przysłowiową, tylko chodzi o obietnicę lepszego życia, lepszego państwa. I tutaj na tym, o ten wąski skrawek 15-20% elektoratu, który nie identyfikuje się jasno z góry jako plemienny elektorat PiS lub antyPiS, no tam się toczy właśnie walka o to, kogo, który obóz, która szlachta, że tak powiem, zyska uznanie w ich oczach. No tylko panie redaktorze, co do zaproponowania ma ta proeuropejska, że tak to nazwę, elita polityczna? Co mają do zaproponowania wspierający ją intelektualiści, celebryci, artyści i tak dalej, i tak dalej? Oprócz ośmiu gwiazdek, oprócz słowa na W, oprócz opowieści o silnych ludziach, oprócz opowiadania, że zasypią przekop Mierzei Wiślanej i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem nic, a mimo to nadal mogą liczyć na co najmniej 30% poparcia. No bo te 30% to jest właśnie, jak mówię, elektorat tożsamościowy. To są ci, którzy się identyfikują ze szlachtą europejską, ponieważ to są ludzie, którzy albo wyrośli z tradycji rodzin, prawda, jest takie, nie chcę tego fetyszyzować, ale to się w 80% wypadków sprawdza. No, spytaj zaangażowanego politycznie człowieka, kim był twój dziadek. No jak to jest facet z Platformy albo Lewicy, ten, to prawie na pewno dziadek był w PZPR-ze, w SB, w prokuraturze w czasach komunistycznych. Natomiast jak to są ludzie, którzy się ostro identyfikują z prawicą, to prawie na pewno dziadek był w Armii Krajowej. Ja też nie jestem wyjątkiem, prawda, od tego podziału, który trwa, jest takim podziałem postkolonialnym. Ale na pańskie pytanie, co oni mają do zaproponowania tym normalcom, tym, którzy się nie identyfikują, to ja bym, przynajmniej nie dokończyłem, to częścią są to ci, że tak powiem, którzy dziedziczą przynależność do plemienia, a częścią są to ci aspirujący, ten produkt lat 90., to znaczy ludzie, którzy naprawdę wtedy uwierzyli w michnikowszczyznę i w te obietnice, że jak się przeniosą do dużego miasta, będą pracować w korpo, odetną się od swoich wsiowych korzeni, przestaną chodzić do kościoła, będą się śmiać ze swojej głupiej babci, która te paciorki klepie, nie będą oglądać jej Netflixa, to rzeczywiście też się staną szlachtą i będą społecznie szanowani. A nie są. Nienawiść do PiS-u wynika z faktu, że on zakwestionował po prostu ten porządek społeczny i powiedział nie, to my jesteśmy szlachtą, my patrioci. Wracając do pańskiego pytania, to ja bym powiedział, co oni mają do zaproponowania. Wszystko i nic. A raczej wszystko, a więc nic. No bo jak się proponuje wszystko, to... Bo ta kampania była taka, ja wam wszystko zaśpiewam po prostu, jak sławnego cytatu z Misia użyję. Cokolwiek tam się pojawiało w badaniach, że ludzie chcą, choćby to było tak jak sprawa imigrantów, 180% zwrot, 180 stopni zwrot, robimy ten zwrot. Do wczoraj żeśmy ubolewali i krzyczeli, że zbrodniarze z PiS-u nie chcą wpuszczać imigrantów, a teraz nagle krzyczymy, że zbrodniarze z PiS-u masowo nas zalewają ściąganymi przez siebie imigrantami. No i prawie w każdej taki zwrot w sprawie następuje. Druga rzecz to jest też, mam wrażenie, że jednak ta strona lewicowo-liberalna, która stopniowo przegrywa, jestem głęboko przekonana, że tym razem też bardzo wyraźnie przegra,
Ona się tak sama z siebie sprowadziła się do roli takiej małpy Jarosława Kaczyńskiego, że sparafrazuje sławny jest tytuł sławnego eseju Maćka Parowskiego, Świeć Pani nad jego duszą. To znaczy właściwie wszystkie ich ruchy są jakimś małpowaniem, parodiowaniem ruchów, które wykonał przeciwnik. Walczycie z aborcją, bo mówicie, że chronicie życie, to my mówimy, aborcja ratuje życie, to my walczymy o życie, bo jak kobieta nie ma prawa do aborcji, to umrze w szpitalu. Związek logiczny jest taki sobie, ale powiedzmy ten. Jak wy mówicie kłamstwo smoleńskie, że o tym, że w Smoleńsku ukrywa się, że był zamach, to nie, to właśnie my będziemy używać pojęcia kłamstwo smoleńskie, że to, co Macierewicz i jego komisja mówi, to jest kłamstwo smoleńskie. Nie, państwo zauważyli. Myślę, że jest takie próba przechwytywania haseł przeciwnika i właśnie takiego podszywania się pod PiS. No na ostatniej prostej, no może nie na ostatniej, na przedostatniej prostej kampanii, czyli od 4 czerwca 2023 roku, opozycja lewicowo-liberalna nagle występuje przebrana za Marsz Niepodległości. No przecież to trudno się nie śmiać. No, jak nożem uciął, nie ma ani jednej flagi błękitnej z gwiazdkami, nie ma ani jednej flagi tęczowej. Wszyscy są na biało-czerwono, prawda? I teraz serduszka. Wczoraj to były białe róże, a przedwczoraj to były wieszaki, a wcześniej to były czarne parasole, a wcześniej to były oporniki, a potem było już przecież naprawdę, już nie jestem w stanie wymienić. Ciągłe jakieś szukanie symbolu, ciągłe szukanie tylko silnego znaku. I tak naprawdę, jakby mnie ktoś spytał, jaką opowieść miały w tych, bo to jest takie podstawowe pytanie fachowe w PR-ze, które się zadaje. Jaka jest twoja story, jaka jest twoja narracja? Co ty masz do opowiedzenia ludziom? No to PiS miał narrację błędną, zmienił ją w pewnym momencie wraz z szefem sztabu wyborczego. No, pierwotna narracja PiS-u to było rozdawanie pieniędzy, obiecywanie jeszcze nowych korzyści. Trochę sobie wzięli do serca właśnie takie nieco prostacko rozumiane pojęcie elektoratu transakcyjnego. Ale w pewnym momencie PiS zauważył, że to nie działa, w związku z czym zmienił opowieść i znalazł nową, która moim zdaniem jest dobra. To jest opowieść o bezpieczeństwie. To jest my jesteśmy ten diabeł, którego znasz, jesteśmy jacy jesteśmy. No nie mamy tak do końca czystych rąk tak bardzo, jakbyśmy chcieli, bo trochę się uplątaliśmy przez te 8 lat w różne rzeczy. Mamy swoje wady i tak dalej, ale my ci zagwarantujemy bezpieczeństwo na wszystkich poziomach. Granice, płot postawimy, ulicę uczynimy bezpieczną, imigrantów nie wpuścimy i bezpieczeństwo socjalne ci również zapewnimy. Więc jest to jakaś opowieść, którą da się w jednym zdaniu streścić. Damy ci bezpieczeństwo. Opowieść Platformy, czy Trzeciej Drogi, czy Lewicy, no jeszcze Lewica najbardziej, bo ona, tylko że ich opowieść jest dość prymitywna. Aborcja na życzenie, prawda, i precz. Darmowy prąd dla każdego. I in vitro, prawda, i nie, no to już tam darmowy dom dla każdego prąd. I to, co ta sławna wpadka pani, przepraszam, no bo pomyślałem o tej sławnej wpadce pani Szörung-Wielgus, która powiedziała, że 300 mieszkań chcą wybudować dla Polaków tanich, ale to powiedzmy, że to nie jest, to są takie ozdobniki, natomiast główna narracja to jest po prostu taka laicyzacja na wzór zachodni. No po prostu to gdzieś tam w pewnej grupie ludzi działa, że powtórzymy tę drogę, którą przeszły Hiszpania, Irlandia, prawda, że tam opustoszajemy kościoły. To jest aż posunięte do skandalicznych zapowiedzi typu usuwanie, niewpuszczanie kapłanów na oddziały szpitalne. Tu już mi się, przyznam, przysłowiowy scyzoryk w kieszeni otworzył, bo już naprawdę się towarzysze posunęli troszeczkę za daleko w tych swoich obietnicach. Ale generalnie opozycja, jaka opozycja, ma jedną opowieść, odsuniemy PiS od władzy. No i co? No i wtedy cokolwiek chcecie. No, oni jakby narzucili sobie wzorzec, że działają tak, jak działała opozycja demokratyczna w PRL-u. Zresztą ukradli to pojęcie i sami się nazywają opozycją demokratyczną, co już jest grubym nadużyciem i nonsensem, bo to jest anachronizm z innych czasów. I oni uważają, no tak, wtedy rzeczywiście nikt nie pytał KPN-u, czy KOR-u, czy prawda, innych tam Robcia, czy innych działaczy, a co wy zrobicie, jak odzyskamy niepodległość? Bo sama perspektywa odzyskania niepodległości wydała się tak daleka, że nikt tego, no może poza świętej pamięci Mirosławem Dzielskim, nie próbował jakoś projektować tej Polski nowej, tej Polski wolnej. No ale to była na litość boską inna sytuacja, inne czasy,
To się zresztą na nas zemściło, bo po okrągłym stole to tak naprawdę przecież komuniści wymyślili ten porządek, a nie, bo opozycja nie była w żaden sposób przygotowana do zmierzenia się intelektualnie z wyzwaniem, jak ma być urządzona wolna Polska. Natomiast tutaj w tym momencie nie przedstawienie jakiejś opowieści i mówienie odsuńmy PiS od władzy, nazajutrz po tym ja powiem, oznajmił Donald Tusk, jak to ma wyglądać, to jest po prostu przede wszystkim skrajnie nieprofesjonalne. Dla mnie największą zagadką tej kampanii jest, co się stało z legendarnym profesjonalizmem, legendarnym PR-em Donalda Tuska, gdzie to się wszystko podziało, bo tak jak na tej debacie widzieliśmy kompletnie zagubionego amatora, który coś tam guzik mnie i kartkę mnie w rękach i sam nie bardzo wie, co powiedzieć, poza tym, że ma być ostry i zdecydowany. Znaczy, ja odniosłem wrażenie, że na poniedziałkowej debacie Donald Tusk chciał skorzystać z chwytów, z których korzystał w czasie tej kampanii wyborczej, kiedy Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, w szpitalach Polacy, polscy pacjenci są źle karmieni, my tutaj dosypiemy 1 000 000 000 zł, żeby było lepsze jedzenie w szpitalach. Jaka była odpowiedź Platformy Obywatelskiej? Kaziu, weź tam większe oczy Kaczyńskiemu na tym plakacie, zrób ja jestem zagrożeniem. Kiedy premier Morawiecki mówił, że zostanie rozpoczęty program ocieplania budynków i tak dalej, i Donald Tusk wrzuca jakieś zdjęcie sprzed 50 lat i Mateuszku, co ty wiesz o ocieplaniu? No tak, kiedy po prostu jak PiS obiecuje miskę, to Tusk obiecuje wannę. Jak PiS obieca małpę, to Tusk obieca goryla. No ale podczas poniedziałkowej debaty ja odniosłem wrażenie, że jedynym, co Donald Tusk miał do powiedzenia było Morawiecki był moim doradcą, Morawiecki mi doradził podnieść wiek emerytalny. No to jest taka metoda Urbana, prawda? Urban wymyślił to, że jak chciał poniżyć ludzi, to mówił, jesteście takimi samymi, brzydkie słowo, jak ja. No ale to działa na pewien specyficzny typ ludzi i niekoniecznie się sprawdza w polityce. Sprawdza się jednak, Urban się nie dostał do parlamentu w 1989 roku, choć był absolutnie głęboko przekonany, że w Warszawie i to jeszcze tam, gdzie prawda, cały personel ambasad i placówki innego rodzaju oficjalne głosują zagraniczne, że na pewno się dostanie. Więc generalnie z fachowego punktu widzenia, takiego PR-owskiego, przejmować tematy, te topics tak zwane narzucane przez przeciwnika, to już jest połowa klęski. Bo na tym to polega, że wygrywa ten, kto wyznacza, o czym rozmawiamy. Natomiast to proszę zobaczyć, że co drugi dzień się zmieniało. To trochę wynika z faktu, ta amatorszczyzna opozycji lewicowo-liberalnej ma korzenie w tym urwyżu, jak go już pan przywołał, to moje pojęcie, w tym urojeniu. Skoro jesteśmy lepsi, to wszystko, co robimy, jest dobre i nie szukamy u siebie błędów, tylko szukamy jakichś okoliczności usprawiedliwiających i pozwalających wierzyć, że zrobiliśmy dobrze, a nie wyszło z jakichś zupełnie innych przyczyn. Między innymi stąd jest to zafiksowanie na telewizji państwowej, bo jak przekaz nie działa, no to normalny człowiek by się najpierw zastanowił, że może coś jest nie tak z naszym przekazem, może wybraliśmy zły przekaz, tak jak się PiS zastanowił w którymś momencie, że jednak przekaz obiecywania kolejnych świadczeń już nie działa i trzeba wymyślić inny. Natomiast tam nie ma tego hamulca, nie ma takiej możliwości, że coś my wymyśliliśmy i to nie działa, niemożliwe. Widocznie do ludzi nie dotarło. Albo to, żeśmy sformułowali nie dość jeszcze dosadnie i dobitnie, albo po prostu to, że oni oglądają tylko telewizję państwową, więc trzeba się jakoś wedrzeć do tej telewizji państwowej i tam wykrzyczeć, że odsuniemy PiS od władzy, bo nie mamy innego wyjścia. Więc to jest w dużym stopniu to zafiksowanie też jest, ten urwyż powoduje, że oni stale czekają na jakiś rozstrzygający jeden cios, który zadadzą, jakieś jedno wydarzenie, które sprawi, że cały naród się obudzi. Mnie bardzo śmieszyło, bo właściwie to jest też kopiowanie retoryki, w której PiS był przed 2015 rokiem. Też cały czas tam przebudzenie, prawda, że naród się obudzi, zamach w Smoleńsku nas przebudził, cały naród się obudzi i przestanie głosować na tamtych oszustów, bo zobaczy, że to oszuści. I teraz Platforma od 8 lat robi to samo. Nie prowadzi normalnej polityki, nie stara się, nie określa celów programowych, nie buduje narracji, nie robi tego, co jest zawodową polityką, tylko po prostu czeka, że będzie takie łup i co drugi dzień to łup ogłasza. I ogłasza, że jest wielka afera, bo Kaczyński chciał dwie wieże postawić. Co to jest za afera?
No, ogłaszanie wielkiej afery, wielki skandal, coś tamtego. Po 3 dniach w TVN jest sondaż Kantar Public, która pokazuje, jest przebudzenie, Platforma wyprzedziła PiS w sondażu przełomowym. No, powiem, się okazuje, że żaden inny sondaż tego nie potwierdza. Po tygodniu sprawa wracała do normy. No, a tam po 2 tygodniach znowu nagle ogłaszali, że teraz to już naprawdę to jest taka afera, która PiS obali, albo film, który wchodzi na ekrany, już PiS obali i tak dalej. To tak nie działa, na litość boską. Ja wiem, że w boksie się zdarza nokaut, ale bardzo rzadko. W boksie się wygrywa na punkty, a w polityce też w ogóle się wygrywa na punkty. I po prostu opozycja nie umiała o te punkty walczyć, poza Konfederacją może, której też trochę bardziej szczęście sprzyjało, niż było to efekt jakiejś przemyślanej polityki. Ale jeszcze kilka miesięcy temu Konfederacja w sondażach miała między 15 a 20% poparcia. Aktualnie sondaże pokazują 11, 12, a czasami nawet poniżej 10%. Co się stało, panie redaktorze? No, jest takie pojęcie, czy takie powiedzenie, tracisz przy bliższym poznaniu. To znaczy, pierwsze sondaże, pamiętajmy, że sondaże nie zawsze oznaczają, że z całą pewnością kiedyś zagłosuję na te partie. One są takim sygnałem zainteresowania, dlatego jest prawie zawsze, jak się pojawia jakiś nowy byt na scenie politycznej, to czy to była Nowoczesna, czy Palikot, czy Kukiz, to zawsze ma bardzo wysokie na początku sondaże, bo te sondaże nie znaczą, jestem zdecydowany głosować na ten nowy byt, tylko jestem go ciekaw. Pokażcie, co macie do powiedzenia. No to ja sobie nie wykluczam. Szukam, czekam na coś nowego. I to był ten skok sondażowy Konfederacji, który się wiązał też z tym, że oni obstawili, po prostu tak jak na ruletce obstawili, że po jakimś czasie Ukrainy entuzjazm zacznie przechodzić w Ukrainę rozczarowanie, że wielu ludzi uzna, że Ukraińcy są niewdzięczni, że my im tak dużo daliśmy, a oni, prawda, nas traktują per noga, więc warto na te antyukraińskiej retoryce postawić. Oni też zainwestowali celnie, moim zdaniem, w rozczarowania polityką covidową, tymi lockdownami, że było to przesadzone, nieskuteczne, pod publiczkę robione i więcej szkody niż pożytku z tego wynikło. No i myślę, że tymi dwoma wątkami zainteresowali ludzi, opatrzcie, to są ci, co tak trochę wyglądają na wariatów, ale w tych zasadniczych sprawach mieli rację, a poza tym mówią innym głosem, niż bo akurat w tych sprawach IPO i PiS, prawda, zawsze zgodnie jechały. Jeszcze się Platforma licytowała, że PiS nie dość, że oni by to zrobili bardziej w tym kierunku. Więc to był ten moment zainteresowania, a tego zainteresowania rzeczywiście nie udało się tak bardzo utrzymać w takim zakresie. Nie wiem, czy ile dowiezie tego Konfederacja, bo też jest tak, że ona budzi zainteresowanie w elektoracie, który nie jest takim elektoratem, który ma wpojone, że głosować trzeba. Ludzie starsi to mają głęboko wbite. Pójdę, zagłosuję, pokuśtykam nawet o lasce, ale zawsze się głosuje, bo to tak jest. Natomiast ludzie młodzi, to może jak mi się będzie chciało, to może pójdę, zagłosuję. Jakbym poszedł, to na Konfederację, albo tam czasami na Lewicę. Jak one te byty takie odmienne trochę i bardziej obecne w mediach społecznościowych. Ale to nie jest twarda deklaracja, na pewno pójdę i zagłosuję. Więc trudno naprawdę jest prorokować, kto będzie trzeci w tych wyborach, a to jest rzeczywiście bardzo istotne, kto zajmie to, bo mniej więcej wiadomo, że PiS będzie pierwszy, nie wiadomo z jaką przewagą, moim zdaniem sporą. Wiadomo, że Koalicja Obywatelska będzie druga, też nie wiadomo, ile na ostatniej prostej zabierze trzeciej drodze i lewicy. No i teraz pytanie, kto to trzecie miejsce będzie zajmował, to jest jedno z pytań decydujących o wynik wyborów. A jak pan ocenia to, co robi trzecia droga, Hołownia i Kosiniak-Kamysz? Oni bardzo długo i w ostatnich sondażach również oscylują właśnie na poziomie 8%, a tyle, przypomnijmy, potrzebuje koalicja, czyli w tym przypadku PSL Polska 2050, żeby dostać się do Sejmu. Bo ja powiem panu szczerze, mam tutaj taki sam problem jak z Platformą Obywatelską. O co tym ludziom tak naprawdę chodzi w polityce? Ja nie wiem, ja nie wiem, czego oni chcą, oprócz powtarzania bredni o jakimś zielonej, po prostu zielonej transformacji, która nie wiadomo za co będzie zrobiona, jak będzie zrobiona. No ale po prostu musi być zrobiona, tak? Bo to konieczność dziejowa, o czym pisał pan prześmiewczo w Sterowanej Rewolucji. No jest tak, że to trochę jest jak z meczem piłkarskim. Nie można sobie powiedzieć, a na razie nie strzelam bramek, strzelę sobie w 70 minucie. Bo w 70 minucie może już nie być okazji. No i Szymon Hołowniak wbiegł na boisko, to mógł się wykazać większą determinacją i pójść na zwarcie z wiodącym nurtem lewicowo-liberalnych mediów i skrytykować choć trochę Platformę Obywatelską, żeby się od niej choć trochę odróżnić i powiedzieć,
Jestem też, prawda, przeciwko PiS-owi, ale to Platforma dopuściła do tego, że PiS wygrał wybory, bo rządziła źle, bo Tusk zrobił takie, a takie błędy, bo nie wolno tych błędów powtórzyć. Platforma nie jest żadną alternatywą dla PiS-u, głosujcie na mnie. I on tego nie robił. On pajacował, napawał się oklaskami, jaki jestem super, prawda, jak sobie tak właśnie porównując z tą piłką nożną, jakby tu były okazje, ten on sobie biegał i machał do trybun po prostu i głupoty opowiadał i płakał nad konstytucją. W dodatku no, wiedział jakoś tam, że nie będzie tego biegania i tych oklasków, jeżeli nie będzie dokładnie wchodził w przekaz narzucony przez TVN i Gazetę Wyborczą, czyli głównie będzie eksponował nienawiść do PiS-u, a wszelkie inne sprawy usuwał na plan dalszy, aż zwłaszcza, że nie wolno krytykować Platformy, bo wtedy zjadą go natychmiast, że on jest kryptopisowcem, że jest agentem, który chce z PiS-em rządzić i tak dalej. Jakby miał odwagę, determinację, wziął to na klatę, to by nazwa trzecia droga miała jakiś sens. Natomiast to jest jaka tam trzecia droga? To jest trzecia noga. Trzecia noga, że tak powiem, Tuska, to jeżeli pierwszą jest Platforma, a drugą Lewica, to trzecią jest właśnie Hołownia, właściwie tak naprawdę PSL. Ale tutaj ja mam wrażenie, że Hołownia to jest taka efemeryda, która minie, on się być może do Sejmu dostanie. Jeśli się dostanie, to z bardzo niewielką liczbą swoich ludzi, bo kto zna kogoś z ruchu Hołowni, poza samym Hołownią? No, Michał Kobosko w kręgach dziennikarskich jest znany, bo kiedyś był redaktorem naczelnym Wprostu. Tam jest jakaś pani dwojga nazwisk, która przeszła z Lewicy, ale już nie pamiętam, czy ona tam nadal jest, czy wróciła do Lewicy. I koniec. Bo Ryszard Petru jeszcze startuje, ale też nie wiadomo, czy bardziej od Hołowni, czy z PSL-u. Natomiast PSL ma po prostu potrzebuje tylko tych 2-3%, żeby przekroczyć próg wyborczy. I on ma tam kadry i to głównie PSL-owcy wejdą do tego, bo oni mają dość ograniczone ambicje, ale zawsze je realizują. No i zobaczymy, jak będzie tym razem. To jest rzeczywiście ważkie pytanie, czy wejdą w ogóle, bo dotąd zawsze tak było, że w ostatniej chwili jednak duża część ludzi, którzy miała do wyboru dwa podobne byty, przenosili głos na ten bardziej. A odpocząwszy od wyborów, w których startował Jacek Kuroń i taki zapomniany dzisiaj pan, co w kolorowych marynarkach chodził, nie Palikot, wcześniej, Tadeusz Zieliński chyba się nazywał, Rzecznik Praw Obywatelskich. I oni właściwie do pewnego momentu szli łeb w łeb, a potem w pewnym momencie Kuroń jednak przez swoją legendę zaczął wygrywać. I potem właściwie wszystkie te wspólne głosy to już poszły na Kuronia, Zieliński został na jakimś 1%. I to tak działa, także ten efekt może zadziałać, że ludzie już przy samej urnie, którzy planowali zagłosować na PSL, to jednak ręka im drgnie, to jednak to jest to samo co Platforma, tylko słabsze. To ja lepiej zagłosuję na mocniejszego. Może im pomóc ta debata. No tu rzeczywiście Hołownia wyglądał błaznowato, ale jednak profesjonalnie. Natomiast Tusk się rzeczywiście pogubił w tej debacie, a jeżeli Tusk straci głosy, no to nie straci ich na rzecz PiS-u. Raczej niewiele na rzecz Konfederacji, głównie na rzecz trzeciej drogi i Lewicy traci. Na koniec, panie redaktorze, pytanie o Prawo i Sprawiedliwość. Czy partia ta ma jakąkolwiek konkretną wizję przyszłości Polski? A jeżeli tak, to pana zdaniem, jaka to wizja? Czy ta partia może zrealizować to, o czym pisze pan w książce Wielka Polska? I dlaczego nie? Ona w tym kształcie raczej nie, ponieważ jej wizja nie jest wizją dobrą, moim zdaniem, chociaż można przynajmniej jest jakaś i można o czymś dyskutować. To jest generalnie wizja taka neosanacyjna, czyli oparcia rozwoju państwa na państwie właśnie. Państwowe spółki. Zobaczcie, to zupełnie inna sytuacja. On się tak często zestawia Kaczyńskiego z Orbanem, ale to jest takie teraz czysto propagandowe zestawienie, bo tak naprawdę Orban to jest taki węgierski Tusk właśnie, a nie węgierski Kaczyński. Gdyby nie to, że Tusk nie miał ambicji rządzić Polską, bo miał nas w nosie i chciał się przenieść na lepszy stołek do Brukseli, to tak by rządził, jak rządzi Orban. No, Orban rządzi przez oligarchów. Zbudował oligarchię tak, jak w 90-tych latach budowano, prawda, Kulczyków, rozmaitych Staraków, Niemczyków i tak dalej. To w Krausech, to on zbudował taką oligarchię, ma głębokie jej poparcie. To wszystko jest niby w rękach prywatnych, ale jest potęgą i Orban sobie teraz nawet mógłby przegrać wybory i nic to nie zmieni. Poza tym, że nie może przegrać wyborów, bo ma wszystko w ręku właśnie dzięki... To jest dokładnie ten system, który jest u nas budowano przed Rywinem, tylko przechwycony przed jednego człowieka. Natomiast
Prawo i Sprawiedliwość no jednak postanowiło nie tworzyć oligarchii, tylko oprzeć wszystko na spółkach Skarbu Państwa, nad którymi rząd sprawuje kontrolę, a rząd jest tworzony przez partię, która ma jakieś umocowanie demokratyczne. Więc jest to w pewnym sensie no lepsze i bardziej cywilizowane niż to, co proponowała Platforma przed 2015 rokiem i niż to, co Orban robi na Węgrzech. Ale to jest pytanie, na ile to jest sprawne, no bo teraz to państwo przytłacza indywidualną przedsiębiorczość, przytłacza aktywność społeczną. I moim zdaniem jednak ta Wielka Polska, droga do Wielkiej Polski nie prowadzi. Przez to, że Orlen będzie wykupywał kolejne obszary życia publicznego i one będą zarządzane na sposób polityczny, choćby nawet dzięki temu większe było prawdopodobieństwo, że będą zarządzane z uwzględnieniem interesów państwa, a nie tylko i wyłącznie interesów koncernów, które są właścicielami. To nie jest łatwy wybór, łatwa rozmowa. Natomiast użyłem określenia w tym kształcie obecnym, ponieważ myślę, że Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory i będzie rządzić po tych wyborach z mniejszymi lub większymi perturbacjami, natomiast już zaczyna podlegać procesowi takiej dekompozycji, by użyć określenia właśnie z okresu międzywojennego, gdzie mówiło się o dekompozycji sanacji, kiedy się Sławek z Rydzem, Rydz z Mościckim, Mościcki z Bekiem gdzieś tam, prawda, ścierali, spierali, a jeszcze do tego gdzieś tam był Kwiatkowski, który temu dano niewdzięczną robotę, ale dla niego ulubioną, czyli wzrost gospodarczy. I to zaczyna tak trochę się w tej chwili też rozpadać. Jeszcze naczelnik jest w dobrym zdrowiu, jeszcze to wszystko kontroluje, ale już widać, że mu tamte siły odśrodkowe narastają, więc co z tej dekompozycji wyjdzie, kto wygra, jaki program, jaka myśl dla Polski. No to jest naprawdę równanie o bardzo wielu niewiadomych i bardzo wieloaspektowe, bo są tu kwestie zagraniczne, kwestie sojuszy, w których musimy na kogoś postawić i kogoś wybrać. Myślę, że w wypadku PiS-u to jak zdecydowanie nie będą to Niemcy, tylko raczej Stany Zjednoczone, ale też nie do końca wiemy, jak same Stany Zjednoczone będą sobie dalej układać, sobie radzić ze swoją mocarstwowością, więc to naprawdę trudno jest mi coś powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem. Pożyjemy, panie redaktorze, zobaczymy. Mam nadzieję, że po wyborach da się pan zaprosić na rozmowę, aby kontynuować ten temat. Ja tak tylko od siebie dodam na sam koniec. Mówimy tutaj o Amerykanach, tak, o Niemcach, kto będzie pełnił nad Polską kuratelę, że tak to nazwę, po tych wyborach, ale jakoś tak szerokim łukiem zawsze omijamy Francuzów. A jak się tak prześledzi największe afery w historii III RP, afera Osocze, afera związana ze spółką Malmo, sprzedaż telekomunikacji, Caracale i tak dalej, coś za dużo tych Francuzów w tych wszystkich aferach. I może o tym również będzie warto kiedyś porozmawiać, ale tutaj niestety patrzę na zegarek, musimy, panie redaktorze, stawiać kropkę. Szanowni państwo, nie mam dzisiaj ze sobą tej książki, ale polecam. Wielka Polska, Rafał Ziemkiewicz, czytać, rozmawiać, zadawać pytania, zastanawiać się. Czy taka Polska Dziękuję. Jest możliwa? A jest możliwa. Na co przedstawia pan logiczne argumenty. Za dzisiejszą rozmowę bardzo serdecznie dziękuję, Bóg zapłać. Dziękuję i ja serdecznie.